To będzie prawdziwa teatralna uczta do skonsumowania nocą. 21 spektakli i blisko 50 różnych atrakcji. W najbliższą sobotę na terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii odbędzie się 14. edycja Nocy Teatrów. Wolny czas będzie można spędzić m.in. w Katowicach, Chorzowie czy Sosnowcu. Paweł Jędrusik. 13 teatrów Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii przygotowuje się do 14. edycji Nocy Teatrów. Tak jest m.in. w Teatrze Rozrywki w Chorzowie, gdzie będzie można zobaczyć spektakl Curie czy Kolory. Kojarzymy Marię Curie-Skłodowską właściwie wyłącznie jako naukowczynię, jako zdobywczynię dwukrotną Nagrody Nobla. A tak niewiele wiemy o niej, jaka to była kobieta, jaka to była matka, jaka to była żona, jakie przeżywała rozterki, jakie dramaty, jak układało się jej życie. O życiu właściwie Marii Curie-Skłodowskiej wcale nie wiemy wiele i to chcemy Państwu pokazać. Z kolei w Teatrze Śląskim w Katowicach dwa spektakle, Korfanty, Rebelia i Siedem, ale nie tylko. Jest to wyjątkowe przeżycie, ponieważ nie zawsze można być w nocy w teatrze, a także zwiedzać teatr od kuchni, co też widzom proponujemy. Oprócz tego w naszym teatrze również stand-up o historii Śląska, wiele warsztatów dla dorosłych oraz dzieci. Jak zapewnia Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia, w tym roku podczas Nocy Teatrów każdy znajdzie coś dla siebie. Proporcje komedii i dramatu zostały mniej więcej zrównoważone, więc zarówno coś do pośmiania się, jak i coś do głębszej refleksji. Wzorem ubiegłorocznej edycji można spodziewać się sztuki plenerowej. Podobnie jak w ubiegłych latach, na Noc Teatrów w GZM będzie można za darmo dojechać komunikacją miejską.